Ocia... A jak O! okoń. Ale ładnie idzie. Okoń. Okoń, no ładnie trzepie. Chyba okoń. Chyba mordeczki. Dzisiaj był mega pozytywny dzień. To jest taki mały przysmaczek. To z wieczorka. Takie rybki. Ale dopiero zobaczycie, co udało nam się złowić przez cały dzień. Wszystkiego dowiecie się, jak już film wleci na kanał u Monterka. Yeah! Ogólnie... Piona. Ogólnie spędziliśmy cały dzień tak naprawdę nad wodą. Najlepsze brania, najlepsze ryby wyjeżdżały z samego rana. Także zapraszam na materiał. Bęk! No, u mnie siedzi fajny, no. Nie jest elegancki. No chodź. A pod spodem widziałeś? Yes. Elegancko. Oj, Jezusiu. Czekaj, mamy go. Dobra, mamy go. Czekaj, żebyśmy się nie spętali. Okej. Okay. Jest pierwszy fajny. Elegancki, piękny okonek. Raczek mi się gdzieś wypiął, ale fajnie przydzwonił. Naprawdę elegancko przydzwonił. Proszę bardzo, jaki fajny pierwszy. Czekaj, weźmy go. Dobra. I co teraz? O. Coś trzeba położyć. Czekaj, ja swoją torbę położę. Już chwilę. Dobra. Jest elegancko. Jest. To jest właśnie też to. Rybka w podbieraczku. No jakby takie cykały dzisiaj same to by było. To będzie elegancko. Dobra, wyciągnęliśmy po okonku, zmienimy od razu miejscówkę, ponieważ widzimy, gdzie jest drobnica, także Szumajki tam zajmuje stanowisko i mucimy dalej. Ale dzisiaj żrą tak agresywnie, powiem ci. Nie wiem, czy szczypeczki nie trzeba mieć. Czekaj, to ci podoba, moje te... Fajne, długie. Grace'a trochę cofnąłem. Tak, bo musi od tyłu w oko jeszcze. Bardzo fajne. Tej trawy. Masz go? Jest. Zmiana miejsca, stary, od razu jest reakcja. No i spoko. Chodź tu gamoniu mały. No jak mówiłem, nie gryzie, trzeba się przynosić. No są tylko widzisz. Jeden się zerwie, trochę się przesunę, trochę wyjadę w prawo. Czasem potrzebuję chwilkę odpoczynku. Zobaczcie, elegancki okonek już. Na razie go posadzimy. Spinki trochę tam uślepane. Tak ubi kurczę, jak się prawie. Dobra, dzięki za pomoc. Jak już dostałem to znaczy do wody, ale ryba jest, bo ty wiesz, nikt nie łowi, nie? Wszyscy to omijają. Dokładnie. Ale ładnie pstryknął, fajnie. Pewnie, nie? No już jest... To jest cały czas. Duży potrafi to całym... Tu właśnie mi taki ładny, pod nogami pływały, nie? Czy wiesz, czy... O, czekaj, bo to odpływa, ten kurczę, ten, poczekaj.
Do kosza. Czemu się zaplątało akurat ci o tam? Wczoraj to samo miałem. I na tej samej trzcinie się... Czekaj, ja ci domu, co się stało. Wychać, no i do wody może. Nie, żeby wiesz, nie odprowadzały. Dodaj. Ja się tu jakoś spróbuję. Dobra. Ale, to czuję, ale ładniejszy, ładniejszy biorę. To jest najfajniejsze. No, zerwij mi to wszystko. I pełna, no widziałem, co się ja robię. Pełna pyta. Też kolejny, bardzo fajny. Z kapustą od razu weźmiemy go, ale się pięknie najeżył. Zobaczcie, cyk, elegancki. No dzisiaj zdecydowanie fajniejszy na razie. No. Słuchaj, w razie czego się przestawimy, chociaż tutaj na razie... No oczywiście, że tak. Nigdy nie jest pięknie i bajkowo. I filmowo w 100%. Chyba taki moment trzeba wykorzystać. Ale moim zdaniem już się opłaciło. O, z pierwszego padł. Ale mały kipuś. Tyle ich tu jest, nie? I lubią bardzo wleczonego podnie na przykład. Ten jest mały akurat. Ten się dzisiaj nie liczy. Liczy, każdy rybka. Cyk. Ja nie lubię posyłania podnieta. Jest baja. Na razie jest baja. Rzut, cyk i czekamy. Ale ładnie coś pod drobnicy tam pogoniło dalej. O, siedzi. Siedzi, siedzi, siedzi. Ale to tarta. O Jezu. Gdzie ja mam beton? O panie. Co? Ładnie odpisał. Dobra, odkładam swój kijaszek w takim razie. Już ci śpieszę z pomocą. Będę pod skórkę. Może. No, już powiem ci, cabanero, cabanero. Dawaj go dosłownie jeszcze chwilę. Dobra, jest nasz. O, taki 35 obstawiam spokojnie. Piąteczka. Piąteczka, no. Gryzą większe. Może zapierzeczy zawsze. O, ten już jest naprawdę... Czekajcie, kamerkę. O, proszę bardzo. Majki dał czadu teraz. Z tej strony stoją zdecydowanie. Bo tam jest tak, jak widać tą drobnicę, nie? O co się teraz pławia. Tam jest taka kępka zielska. I one w takich miejscach jak tu, gdzie jest płycie, one no tylko wokół tego ładny będą okony. Krążyły. Naprawdę przepiękne. Ładnie tutaj wybarwiony. No to pod powierzchnią 5 cm wody, reszta jest taki gęsty, twardy mięsny. Nie wiem, czy nie trzeba, wiesz co? Coś postawić na to mimo wszystko. Na tamte oczko obok. Tam jest ścina, a tu nie ma, nie? No i trzeba tylko przycisnąć, rozstrzelić. Nie jest jakiś kosmiczny, ale waleczny. Ła! Fajny okoń. Tam musimy obok twoją siatkę uruchomić. Mhm. Będzie ciężko. A, się spławiło, zobacz pięknie. No to właśnie resztę karty tam żeruję, nie? A tu właśnie w tę wycinkę. No inne opcji nie mamy na razie. Wypadł, wypadł. W takim miejscu, że szybko napływają te jajne. To nie ryba. To nie ryba.
są o takie, jak to się mówi, kolędrzy właśnie o, jedzą właśnie takie okonki, najbardziej lubią właśnie takie same sobie. Uuu, się odpalił stary. Ale bydlaczek, proszę bardzo. Jest! Do kolegów. Czekaj, bo się zaplątało. No to jest normalne tutaj, jak się to otaczę po tym. Trzymaj. Luzuj sobie zestaw. Czekaj. No. O, chciał. Dobra. Dlatego widzisz, chciałem ten podbierać tutaj, żeby... O. No, wypięło się. Piękny okonek. Zaraz ci to tam też sięgnę. Dobra, daję do wody. Daj. Nie wiem, czy dołem nie będzie lepiej, jak potem. Nie, spokojnie, spokojnie. Pomocna dłoń. Akcja, reanimacja. Dobra, już sobie tam ogarnę. Nie no, widzę pełny zestaw, tak? Mam się przebiło standardowo. Przywódcę niemiara. Dobra, dzięki. Supełek jakiś tu powstał. Raczej przewinięcie. Przyjechaliśmy, no. Siedź. Następny. A ty nie będzie tak, ale to będzie 30 tak prawie. Ja łowię i nagrywam jednocześnie. Czekaj, podbierak. Dobra, cichaj. Jak zawsze tam musiało się coś nachałabazić. No jest kolejna ryba. Kraczka mi na pół przegryz, rozerwał. Ja cię. To nic, będziemy na połówkę łowić. Będziemy na połówkę łowić. No ja. Jest pięknie. Jest pięknie, naprawdę. O, tu się przełoży, tu ten. No to będziemy dojść wszystko. Ale piękne branie miałem, kurczę, i się nie wcięło, no. Znając życie, albo pindolony jest haczyk, albo ściągnięty. Kurczę, lekko zsunęło, ale dobra, nie jest źle. Ale no mówię ci, kurczę, byłem przekonany, że to 50 tak jak nic. No bo taki nabity. Strasznie nabity, no. Zerne są w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo, pół dosłownie u konia to jest przynęta. A zassał jak wściekły, nie? Całego połknął. No tak główka wystawała. Tylko tutaj główeczka wystawała. No także pazerne dzisiaj są, pazerne. Widzicie, staramy się łowić w miejscach tak naprawdę, w których wcześniej nikt nie łowił. Mamy faktem fajne oczka powycinane już troszeczkę z tej trzciny, natomiast widzicie, tutaj żaden karpie, żaden spinningista najprawdopodobniej nie łowił, w związku z tym wycinamy. O, przeważnie to Majki jednak wycina, bo ja jestem operatorem i organizuję miejscówę. Pierwszy rzut w nowym miejscu. Zobaczymy, czy siądzie od razu. No i siedzi. Zszedł, no. Teraz fest. I one stoją wszystkie praktycznie w tym samym miejscu, nie? No w tym zielsku, w tej kępie są. Świetny. To będzie piękny. To będzie gruby okno.
ubezpieczać cię, czy poradzisz sobie, czy mam ci go podebrać? Podebrać. Dobra, to ja zostawiam wędkę. Oj, tu będzie 40 parę, albo coś innego, może być sandacz. Może sandacz. Chociaż. Ale ładnie idzie. Okoń, no ładnie trzepie. Pięknie idzie, no. Nie pozwól mu tam zbytnio... Ajajajajaj, ale ty waleczny, strasznie. Będzie ciężko. Tu będzie 50, mówię ci. Nie. Może. Zaraz wie. Zobaczymy na razie co to. Zaraz zobaczymy. Podbieracie przykuj. To może być szybkie wstawienie. Zander? Chyba nie. Jezu kochany! Jezu kochany! O Jezu! 50, panowie! 50! Jaka kurde maciora! Boże kochany! Zobaczcie, to moja ręka, to oto pan okoń! Dobra, wyjdźmy może. Także co, proszę państwa, mierzymy. No na razie największa zdobycz. Ale bydlak. Dobra, przechodzimy do komisyjna miara. Proszę bardzo. No nie ma 50, stary, ale no. Jest i tak zacnie. 46. Nabity strasznie jest. I pół. Strasznie jest nabity, powiem ci. Wygląda, jest szeroki mega i dlatego... Tak, ale zobaczcie, raczki są jedzone ewidentnie. Przepięknie, brzuszek wybarwiony, przepięknie, płetwy. Piękna tak ryba. Pokażemy może, jaki okoń ma wielki pysk, żeby mu nie przerwać pokryw. O, proszę bardzo. No ma czym zastać, no mandarynka jak nic. Mandarynka. Dobra, wraca do wody. W sensie no na razie przetrzymanko, bo miejscowa jest naprawdę zacna. A co ich więcej, szkoda, żeby poszedł. Nie? Dokładnie. Nie możemy pozwolić, żeby nam odprowadził tego pięknego dnia. Tak wspaniałe ryby. Przepiękna ryba. Przepiękna ryba. Po prostu mega. Mega zdobyć. Zobaczcie, jaki to jest prawdziwy harpagan. Z dobre 12, 13, może nawet 14 lat ma. Nie, raczej nie. Tak z 8 max odstawiam. Nie, okonie bardzo długo rosną. No dobra, tu mamy, ale popłynął sobie. Wrócił. No i dobra, bydlak wielki wrócił. Teraz po kolei sobie puścimy kilka takich fajniejszych też. Po 30, zobaczcie, jakie piękne konki. Ten też zacny. Zobaczcie, jakie piękne rybeczki. Kolejny fajny, naprawdę przepiękny garbatę, te najfajniejsze z ręki, a te już puścimy grupowo. No, jest dowalone naprawdę ostro, także Majki, piąteczka, opłaciło się wstać dzisiaj z samego rana. Oczywiście. Jedziemy w następne miejsce. No i dobra, kończymy w dniu dzisiejszym, jak widzicie jest wieczór, ryby przestały nam tak naprawdę reagować już w tym momencie, chyba zmiana pogody się nam zbliża. Jak widzicie, znowu jakieś tutaj chmury nam nadchodzą. Natomiast co? Wypuszczamy wieczorny połów. Wcześniejsze ryby wszystkie lądowały standardowo w wodzie. Dzisiaj też. A te już hurtowo wypuścimy, tak jak je hurtowo łowiliśmy. Tak. Także mega, mega dzień kolejny. Kolejny 40 u Majkiego. No ja nie mam póki co szczęścia, ale spokojnie dobierzemy się. Jak pęknie, również i na moim kiju. Jak pęknie 40, to razem z 50. Dokładnie. Także co, widzimy się w następnym odcinku. Like, sub i na razie. Hej!